Marcin Zawada, witam w Onet Rano Raport. 149. dzień rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Dzisiejszy program zaczniemy od cytatu. Tempo operacyjne Rosji nie odbiega znacząco od tempa rosyjskich działań ofensywnych podczas oficjalnej pauzy operacyjnej. Jest mało prawdopodobne, aby siły rosyjskie były w stanie zająć znaczące połacie terenu w najbliższych tygodniach. Tak ocenia Instytut Badań nad Wojną, czyli ten instytut, którego mapy państwu bardzo często pokazujemy. I to jest mapa załączona właśnie do tego cytatu, właściwie mapa Ukrainy, tej części wschodniej, południowej, gdzie roztacza się front działań zbrojnych, i na tej mapie zbyt dużo w ostatnich dniach się nie zmienia. I to dobra informacja, ponieważ to oznacza, że Rosjanie nie posuwają się do przodu, i to zarówno tutaj na wschodzie Ukrainy, a więc obwód doniecki, obwód ługański, czyli szeroko Donbas, i także na południu. A co więcej, tych niebieskich terenów, czyli tutaj okolice Charkowa, na które często spadają rosyjskie rakiety, ale jak twierdzą władze obwodu charkowskiego, od maja Rosjanie nie zajęli nawet 1 m2 więcej niż to, co mieli przedtem, czyli tutaj kontrofensywa ukraińska trwa, a Rosjanie do przodu się nie posuwają, a na południu Ukraińcy kolejne miejscowości mniejsze zajmują i podchodzą coraz bliżej Chersonia. Ten most przy Chersoniu, który państwu wczoraj pokazywałem, zbombardowany, to jest kolejny element tej właśnie kontrofensywy ukraińskiej, bo tym mostem przez Dniepr mogliby przejeżdżać żołnierze rosyjscy, i ci wszyscy, którzy tych żołnierzy wspierają, którzy chcieliby uciekać z tego właśnie miasta. Ten most został w dużej mierze zniszczony, w związku z tym też i zaopatrzenie do tego miasta, to rosyjskie zaopatrzenie zbrojne, teraz dojeżdżać na taką skalę już nie może. I to jest właśnie też ten element kontrofensywy ukraińskiej na południu kraju. A to dopiero ma być początek tych przygotowań do tej dużej, zapowiadanej kontrofensywy, która ma nastąpić w najbliższym czasie. Ale najważniejsze jest to, o czym mówił Instytut Badań nad Wojną, i też co potwierdzają kanadyjskie siły zbrojne, które w specjalnym komunikacie właściwie jednym głosem mówią z Instytutem Badań nad Wojną i informują tak. Rosja prawdopodobnie nie ma już zdolności wojskowych do realizacji swoich ambitnych zadań w Ukrainie. A z kolei wywiad ukraiński mówi, że 55, może nawet 60% zapasów tych pocisków rakietowych takich precyzyjnych, czyli między innymi Iskander, między innymi pociski Kalibr, które ostatnio spadły na Mikołajów, no to 55 do 60% tych pocisków już zostało wykorzystanych przez armię Władimira Putina. W związku z tym te pociski albo będą musiały być oszczędzane w najbliższym czasie, albo też po prostu za jakiś czas tych pocisków i tej broni stronie rosyjskiej zabraknie. I takie informacje płyną do nas z różnych think tanków zachodnich, które badają i sprawdzają, co dzieje się w Ukrainie, i też z samego centrum, a więc z Kijowa, z wywiadu ukraińskiego. I jeszcze jedna ważna informacja. Stany Zjednoczone szacują, że do tej pory straty w Ukrainie to po stronie rosyjskiej około 15 tysięcy zabitych żołnierzy i prawdopodobnie 45 tysięcy rannych. Czyli rzeczywiście te straty są dość duże. Rosja oczywiście tego nie potwierdza, ale Stany Zjednoczone, publikując te dane, jednocześnie informują, że straty po stronie ukraińskiej również są bardzo duże, ale tutaj już konkretnych liczb nie podają. Mówimy o tym, że Rosja traci tę zdolność takiego szybkiego działania na froncie, tą szybką zdolność bojową, że pociski też powoli się wyczerpują, ale nie oznacza to, że na froncie nie dzieje się nic, że te pociski rosyjskie nie spadają na poszczególne miasta. Spadają niestety na poszczególne miasta, i proszę zobaczyć, z jaką siłą to się dzieje. To jest Mikołajów, a więc południe Ukrainy. Miasto, które też często państwu pokazujemy, było widać, jak ten pocisk spada, i proszę zobaczyć, jak potężny wybuch właśnie miał miejsce w tej miejscowości na południu Ukrainy. Obwód Mikołajowski to jest jedno z tych miejsc, na które w ostatnich dniach najczęściej spadają rosyjskie rakiety, to jest południe Ukrainy, a więc ten południowy front, gdzie dużo złego się w ostatnim czasie niestety na tym właśnie froncie dzieje. Proszę zobaczyć na te zdjęcia, ten błysk, no to jest właśnie siła tego uderzenia, siła pocisku, i to już jest chmura dymu, która nad Mikołajowem się pojawiła po tym właśnie ataku rakietowym. Zniszczone budynki mieszkalne, także szkoły, szpitale, to wszystko jest niszczone w poszczególnych miastach ukraińskich, w tym między innymi właśnie w Mikołajowie, i tam zniszczono w ostatnim czasie coś jeszcze, magazyn z pomocą humanitarną.
To jest, a właściwie to był magazyn z pomocą humanitarną dla dzieci i dla osób starszych. To wszystko zostało zniszczone, tak mówi szef władz obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy, Witalij Kim, i publikuje to właśnie nagranie. No i to nagranie, ale też i wiele innych nagrań, które pokazują, jak duża jest ta skala zniszczeń w Ukrainie, to mają być dowody i powody tego, że powołany ma zostać specjalny trybunał, który ma badać te zbrodnie rosyjskie, które popełniane są w Ukrainie. I właśnie ten trybunał ma także, no oczywiście zdalnie, zająć się tymi, którzy te rozkazy wydają, w tym między innymi Władimirem Putinem. Tak donosi brytyjski The Guardian, który powołuje się na zastępcę szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Andrija Smirnowa. I Smirnow, przepraszam bardzo, mówi również o tym, że te osoby trzeba osądzić, że to, co dzieje się w Ukrainie, te wszystkie zbrodnie wymagają trybunału i ten trybunał musi być powołany i musi zajmować się tym wszystkim, co złego dzieje się właśnie na terytorium tego państwa. I ma to być zupełnie odrębny trybunał powołany specjalnie dlatego, żeby zająć się tymi wszystkimi tematami właśnie związanymi z wojną i tymi osobami, które wykonują rozkazy, ale przede wszystkim tymi, którzy te rozkazy wydają. No ale to, o czym mówimy, czyli te rakiety rosyjskie, które spadają na poszczególne miasta ukraińskie, no to jest jedna odsłona tej wojny. Jest oczywiście też i druga strona podczas tej wojny, która też aktywnie działa. To jest oczywiście strona ukraińska. I teraz zobaczą państwo zdjęcia, którymi strona ukraińska, żołnierze, wojsko ukraińskie chwali się najbardziej w ostatnich godzinach. To jest, to był czołg rosyjski. Widać było spadający pocisk, widać było, jak ten czołg zamienia się w kulę ognia. I tym właśnie nagraniem teraz chwalą się wojska ukraińskie, ponieważ to jest spektakularny sposób zniszczenia tego właśnie czołgu, a więc pocisk bardzo precyzyjny, który spada na ten czołg. I widać teraz, o właśnie w tym momencie dron pokazywał ten drugi czołg, który odjeżdża gdzieś w kierunku, no, północnym, czyli od nas jakby do góry. O właśnie, to jest ten czołg, ucieka, jak zobaczył, co działo się z tym pierwszym pojazdem opancerzonym. No i takich zdjęć też w Ukrainie jest dość dużo, ale to jest zdjęcie, to są zdjęcia, materiał wideo, który jest publikowany też po to, żeby dać do myślenia państwom Zachodu. To był pocisk ten precyzyjny, który właśnie z Zachodu do Ukrainy trafił, i to dzięki takim precyzyjnym pociskom udaje się Ukraińcom bronić swojej ojczyzny już od prawie 150 dni, mimo że oczywiście jakieś straty terytorialne są, no ale przy tej skali wojsk rosyjskich i tej mniejszej zdecydowanie skali wojsk ukraińskich, jakie te dane mieliśmy na początku wojny, to rzeczywiście obrona przez 150 dni swojego kraju to jest rzecz bardzo ważna, a teraz jest to wszystko tym bardziej potrzebne. Mowa o sprzęcie z Zachodu, że ten sprzęt, który mieli Ukraińcy, też powoli się kończy, tak jak i sprzęt, który mieli do dyspozycji Rosjanie. Jeszcze jedno ważne miejsce na mapie Ukrainy. Dużo dziś na południu Ukrainy jesteśmy. Jeszcze jedno bardzo ważne miejsce z perspektywy bezpieczeństwa i ukraińskiego, ale też i całej Europy. A więc dokładnie mowa będzie o Zaporowskiej Elektrowni Atomowej. Państwo już tę nazwę znają. To jest jedna z największych elektrowni jądrowych na świecie i w Europie również, oczywiście największa elektrownia jądrowa w Ukrainie. I teraz w tej elektrowni, którą już mają pod swoją władzą Rosjanie od kilku tygodni, teraz tam pojawia się również ciężki sprzęt. I o tym pisze The Kyiv Independent, który powołuje się na dane właśnie spółki energetyki jądrowej Energoatom, czyli tej spółki ukraińskiej, która zarządza między innymi tą właśnie elektrownią jądrową. I informacje są takie, że 14 sztuk ciężkiego sprzętu wojskowego z amunicją, bronią i materiałami wybuchowymi. To wszystko pojawiło się na terenie tej właśnie Zaporowskiej Elektrowni Atomowej. No i to wszystko z kolei, no, może doprowadzić, oby nie, do tragedii i do dramatów. Tej właśnie elektrowni ona tak wygląda, ponieważ Rosjanie mają przygotowywać się do obrony tego terenu. To ma być jeden z tych punktów na południu Ukrainy, gdzie Rosjanie chcą stawiać opór Ukraińcom, jak już do tej kontrofensywy dojdzie, w związku z czym właśnie tam teraz gromadzą ciężki sprzęt. No ale nie trudno sobie wyobrazić, ciężki sprzęt plus materiały wybuchowe, a to wszystko na terenie tak dużej elektrowni jądrowej, no to rzeczywiście jest to tykająca bomba. Oby tam faktycznie nic się złego nie wydarzyło, oby to wszystko się zakończyło bezpiecznie. A propos naszego bezpieczeństwa, to teraz na moment przeniesiemy się nieco bliżej naszych granic niż Zaporowska Elektrownia Atomowa, czyli ze wschodu Ukrainy, z południowego wschodu przenosimy się do Polski, a dokładnie na polskie wybrzeże, ponieważ tam dziś w Gdyni, jak informuje strona prezydenta, Andrzej Duda podpisze ustawę w sprawie ratyfikacji aneksji Szwecji i Finlandii do NATO. No to jest pokłosie oczywiście ostatniego szczytu NATO, kiedy przywódcy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego wyrazili zgodę na to, żeby te dwa państwa bałtyckie zostały przyjęte do NATO. Właśnie teraz poszczególne parlamenty ratyfikowały te umowy. Polska była jednym z pierwszych takich parlamentów i prezydent musi jeszcze podpisać tę ustawę i to ma się wydarzyć dziś, jak państwo
mogą przeczytać w tym pierwszym zdaniu. W piątek w porcie wojennym w Gdyni prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę upoważniającą go do ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. No i też, co ważne, ministrowie prezydenccy wskazują na to, że przystąpienie tych dwóch państw do Sojuszu Północnoatlantyckiego to bardzo ważna informacja też z perspektywy Polski, ponieważ to wszystko wzmocni bezpieczeństwo regionu Morza Bałtyckiego, czyli tego morza, które tak przecież lubiane przez nas, szczególnie w wakacje jest, ale na którym też od czasu do czasu Rosja prowadzi swoje manewry, no i próbuje też pokazać swoją siłę właśnie na Morzu Bałtyckim i na wodzie, i też w powietrzu, bo bardzo często myśliwce rosyjskie latają nad tym właśnie morzem, wlatując niby przypadkiem w przestrzeń powietrzną poszczególnych państw. Teraz, po tym jak Finlandia i Szwecja przystąpią do NATO, co może wydarzyć się nawet jeszcze w tym roku, Morze Bałtyckie praktycznie stanie się, no, prawie że w 100% wewnętrznym morzem NATO, no i to wszystko też będzie wpływało na nasze bezpieczeństwo. Wołodymyr Zełenski, dziś jeszcze o nim nie mówiliśmy, a to człowiek, o którym właściwie każdego dnia w Onet Rano Raport mówimy, bo to prezydent Ukrainy i człowiek symbol. Mówi na wiele ważnych tematów. Bardzo często prosi Zachód o broń, albo też i dziękuje poszczególnym państwom, jak chociażby ostatnio Polsce, za pomoc militarną. Wtedy prezydent Zełenski mówił o armatochaubicach Krab. Tym razem podczas tego nagrania Zełenski mówił o czymś zupełnie innym. Marzę o zdrowiu. Сьогодні Росія запустила чергові фейки, що держава не керується президентом Зеленським, бо він знаходиться в лікарні, точніше в реанімації, через свій важкий стан. Важкий стан здоров'я. Так ось, знаходжусь я в кабінеті. Jak już państwo mogli się domyśleć, pierwsze słowo, zdrowie. I właśnie o zdrowiu Zełenski mówił, ponieważ pojawiają się w mediach rosyjskich coraz częściej fake newsy, że Zełenski przebywa w szpitalu, że jest bardzo ciężko chory, że nie rządzi Ukrainą, a wykonują tę pracę, no, jako główne dowodzącego, i też prace administracyjne zupełnie inne osoby. On tylko i wyłącznie się pokazuje przed kamerami. Zełenski mówi w tym nagraniu o tym, że to wszystko to jest fake news. Nie jest w szpitalu, jest w swojej siedzibie. To wszystko to jest dezinformacja. Czuje się bardzo dobrze. I w tym wystąpieniu mówi jeszcze jedno, to będzie dokładny cytat. Przy całym szacunku dla podeszłego wieku, 44 lata to nie 70, mówi Zełenski i daje aluzję do Władimira Putina. I tutaj też są informacje a propos zdrowia prezydenta Rosji, bo też cały świat co jakiś czas żyje tym tematem, analizując każdy krok Putina, każdy gest prezydenta Rosji. Jak tylko gdziekolwiek się pojawi, to natychmiast kamery dokładnie rejestrują to, jak zachowuje się Władimir Putin, czy jest w pełni sprawny, czy jego ręka, czy noga, czy to wszystko działa tak, jak powinno. Wielkie analizy w mediach na całym świecie, a tymczasem dyrektor CIA, czyli ważnej amerykańskiej agencji, mówi jednoznacznie, nie ma żadnych informacji wywiadowczych, które wskazywałyby, że stan zdrowia Władimira Putina jest zły, tak mówi dyrektor CIA. No i tyle na temat zdrowia Zełenskiego i Putina. Teraz temat, który też ze zdrowiem się, no, dość mocno łączy, a więc żywność. Trzeba jeść, żeby być zdrowym. Tyle, że z tym jedzeniem to już powoli robi się problematycznie i w Afryce, i też w państwach Bliskiego Wschodu, a więc w tych rejonach świata, gdzie płynąć powinno zboże z Ukrainy właśnie. Ale to wszystko być może w najbliższych dniach, nie tygodniach, zacznie się zmieniać, ponieważ temat właśnie zboża to jest ten temat, o którym ostatnio rozmawiano w Stambule, później także w Teheranie, gdzie spotkał się prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan z między innymi Władimirem Putinem, rozmawiali też na ten temat. I dziś znów w Turcji ma dojść do podpisania ważnej umowy. Mają tam się pojawić przedstawiciele Rosji, Ukrainy, Turcji, to będzie sam prezydent Erdoğan, i przedstawiciele ONZ. I tutaj już w trybie pilnym do Stambułu udał się sekretarz generalny ONZ, żeby właśnie na temat tych transportów, takich właśnie zdjęć, żeby to nie były tylko i wyłącznie zdjęcia, ale żeby to były fakty, a więc statki, które wypełnione są zbożem, żeby mogły z tych portów czarnomorskich wypłynąć, to właśnie między innymi w tej kwestii dziś w Stambule rozmowy trwać będą. Oby nie tylko rozmowy, ale podpisanie umowy. Chociaż, jak zapowiadają władze Turcji, to podpisanie umowy ma się odbyć, ale przedstawiciele Ukrainy mówią tak. Delegacja ukraińska poprze tylko te decyzje, które zagwarantują bezpieczeństwo południowych regionów Ukrainy, silną pozycję sił zbrojnych Ukrainy na Morzu Czarnym oraz bezpieczny eksport ukraińskich produktów rolnych na rynki światowe. W związku z czym Ukraina chce tę umowę podpisać, ale chce też gwarantować
gwarancji swojego bezpieczeństwa, bo jakiś czas temu pojawiały się informacje, o których mówił Kijów, że jeżeli dojdzie do odblokowania portów czarnomorskich, no to oznaczałoby to, że musi być też w dużej mierze rozminowane Morze Czarne i być może jakieś części wybrzeża, chociażby w rejonie Odessy. A to z kolei w jakiejś perspektywie czasowej mogłoby dać możliwość Rosji na przeprowadzenie desantu, który przecież już próbowany był, takie próby były podejmowane, żeby właśnie te tereny zająć i tego między innymi obawia się Ukraina. A z kolei Kijów donosi także, że tylko z jednego obwodu, obwodu zaporowskiego, taki proceder, a więc pakowanie na statki zboża i wykradanie tych zbóż, to są zdjęcia satelitarne, które dość często pojawiają się w internecie, to tylko w tym jednym obwodzie 100 tysięcy ton zboża miesięcznie jest właśnie w taki sposób rozkradane i wywożone przez Rosjan. To tylko i wyłącznie jeden obwód, a przecież takich portów i no, tych obwodów, gdzie rolnicy pracują, czy też próbują pracować, o czym jeszcze za moment państwu opowiem, i później przesyłają to zboże do portów, które powinny te porty, statki ze zbożem opuszczać jak najszybciej. Takich miejsc jest bardzo dużo. Te statki nie opuszczają portów, ponieważ flota czarnomorska rosyjska blokuje te właśnie porty, a Rosjanie sami kradną to zboże i je wywożą. To takich właśnie miejsc jest w całej Ukrainie bardzo, bardzo dużo. 100 tysięcy ton tylko z jednego obwodu. Ale to, że kradną Rosjanie zboża, to jest jeden problem dotyczący żywności. Tych problemów jest zdecydowanie więcej. Proszę zobaczyć, z czym teraz muszą borykać się rolnicy w Ukrainie. I wtedy, kiedy próbują pracować na polach, to widać, muszą pracę przerywać i słychać też te strzały, które gdzieś tam w tle się pojawiały. Za moment na tym nagraniu pojawi się też dym, no i będzie wiadomo, że gdzieś nieopodal albo trwała jakaś walka, albo spadły pociski, bo słychać było dość wyraźnie wymianę ognia. To jest jeden z tych problemów, z którymi muszą się borykać rolnicy. Inny problem, no to to, jak wyglądają pola po tych już prawie 150 dniach wojny w Ukrainie. Proszę zobaczyć na te właśnie zdjęcia. One pokazują, jak wyglądają pola zniszczone przez pociski, które spadały na te pola przez tak wiele dni. No i to też pokazuje, jak trudno te pola uprawiać. I to nie koniec, bo jest jeszcze nowy wątek tej opowieści o trudach rolników w Ukrainie. Wątek, który pojawia się dość często w mediach społecznościowych. Chodzi o pożary pól. Te zdjęcia, które teraz państwo zobaczą, to są okolice Charkowa. No. Liczenie chwiliny. Тут же все в вогні. Дивіться, як швидко просувається вогонь. Страшне знищення. To jest Charków, a takich zdjęć, które pokazują pożary pól, jest w mediach społecznościowych bardzo dużo. Nieoficjalnie takie informacje się pojawiają, że być może Rosjanie specjalnie atakują właśnie pola, wywołując pożary, żeby jeszcze bardziej uderzyć w Ukrainę, żeby jeszcze bardziej szantażować Zachód właśnie tą wizją, a więc wizją głodu na świecie. Teraz jeszcze jedne zdjęcia, bo to Charków, czyli no powiedzmy północny wschód Ukrainy, wschodnia część tego kraju, a teraz będzie południe i znów Mikołajów, bo tam też takie właśnie pożary na polach się pojawiają. Zmywał w frontowej zonie. Nas tu swój front, drugi, nie mniej ważny. Boroźba zawrażaje. Jak wspomniałem, takich zdjęć w mediach społecznościowych widać bardzo dużo. Ukraińcy mówią o tym, że to celowe działanie Rosji. No to skonfrontujmy teraz te informacje z tym człowiekiem, który tam na miejscu jest, to wszystko widzi na własne oczy, czyli z Marcinem Wyrwałem. Dzień dobry, Marcinie. Jak zawsze, poproszę cię, żebyś skonfrontował właśnie to, o czym my tutaj mówimy, czyli te informacje, które pojawiają się w mediach społecznościowych, to jak my możemy patrzeć na to z perspektywy dystansu, z tym, co ty widzisz tam na miejscu. Czy rzeczywiście to jest tak duży problem, czy te pola płoną w tak dużej skali, o jakiej mówi nam Kijów, i czy ty takie właśnie płonące pola też widziałeś, bo przecież przemierzyłeś ostatnio Ukrainę z zachodu na wschód i znów ze wschodu na zachód. Witaj, Marcinie, i witam państwa. Jeżeli chodzi o te kwestie tych problemów rolników, tak, to one realnie istnieją. Ja sam podczas jeszcze poprzedniej podróży widziałem, jak rozpoczął się ostrzał podczas prac polowych i kombajny musiały uciekać z pola, co było niezwykle skomplikowane, ponieważ te olbrzymie maszyny musiały tak zygzakiem przejeżdżać przez blokposty, więc to po prostu była taka
taka ucieczka jakiegoś takiego ociężałego zwierzęcia, jakbyśmy może to porównali. No i tak, oczywiście te pociski spadają, ale chodzi o to, że ja bym jednak nie zgadzał się z Ukraińcami, że to jest wszystko celowe. Ta celowość, no, tam po prostu trwa wojna, tak? Od czasu do czasu spadają pociski, ponieważ trwają blisko działania wojenne. No i jeżeli taki pocisk wybuchnie, a tam proszę pamiętać, że teraz jest bardzo sucho, pole zaczyna się palić. Natomiast zrzucanie pocisków, które są naprawdę drogie i które trzeba zrzucać w zupełnie inne miejsca, bo to jest znacznie ważniejsze, no chyba mijałoby się z celem. To jest chyba raczej przypadkowe i chyba raczej sporadyczne. Ja dosyć dużo podróżując, dosyć no, wiele tych kilometrów przemierzając, jak powiedziałem, ucieczkę takich kombajnów widziałem, bo się rozpoczął ostrzał, ale żadnego pożaru pola jeszcze nie widziałem. Zresztą tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten problem Ukrainy ze sprzedażą, z eksportem tych plonów, te pożary są jakąś absolutnie marginalną rzeczą w takiej ogólnej skali. Tam jest znacznie większy problem. Oczywiście on może być rozwiązany, bo prezydent Turcji powiedział, że no tu już prawie podpisujemy coś. Tylko że ani strona ukraińska, ani strona rosyjska jeszcze tego ze swojej strony nie potwierdziły, a jak sam wspomniałeś, strona ukraińska wręcz żąda gwarancji bezpieczeństwa. No ja uwierzę, jak zobaczę nawet nie tyle podpisy, co pierwsze statki ukraińskie, które realnie płyną przez Morze Czarne. To może być bardzo duży problem. Póki co sytuacja jest taka, że Rosja i Ukraina łącznie eksportują, może państwo słyszeli tą liczbę, bo ona robi bardzo duże wrażenie, 12% kalorii na całym świecie. Więc zatrzymanie tego eksportu, jak wiemy, to będzie olbrzymi problem i spowoduje głód dziesiątek, setek milionów ludzi. Oczywiście jest też problem dla Ukrainy gospodarczy, prawda? My cały czas mówimy o tej pszenicy, prawda? Ale to nie tylko pszenica. I Rosja i Ukraina, a w niektórych sferach głównie Ukraina, przecież eksportują również jęczmień, kukurydzę. To są 20-30%, 70% całego udziału w rynkach światowych w sprzedaży oleju słonecznikowego. I z tych 70% to Ukraina jest hegemonem, bo sprzedaje około połowy całej w ogóle produkcji. Zresztą teraz jak się jedzie przez Ukrainę, to no, prawa, lewa cały czas widać te pola słonecznikowe. No i teraz tak, problem polega na tym, że do tej pory wszystko to szło oczywiście przez porty Morza Czarnego. Jeżeli nie może iść przez porty, to jedyne drugie wyjście, no to na kołach wywieźć to gdzie? Przez Europę Środkową, czyli Polskę i Rumunię, ale tam z Rumunią jest bardzo źle, bo tam są, no, są duże problemy komunikacyjne, więc de facto przez Polskę. Trzeba by to wywieźć przez Polskę do naszych portów i wtedy statkami wyeksportować. Ale tak, po pierwsze, proszę sobie wyobrazić, że mamy do czynienia, jeżeli chodzi o jakby całościową ilość tych towarów, to jest 153 miliony ton. To jest olbrzymia ilość, tak? Więc gdyby w ogóle nastąpił taki cud, że udałoby się to wszystko przewieźć do naszych portów, to 153 miliony ton to jest przerób portów ukraińskich. Nasze porty mają przerób 113 milionów ton, znacznie mniejsze, a jeszcze musimy wyeksportować swoje towary, tak? Więc musielibyśmy zwiększyć tą przepustowość w jakiś olbrzymi sposób. No to jest niemożliwe. I teraz tak, jak jedzie się przez Ukrainę, to widać, że sporo tych pól jest jednak zasianych.
Problem jednak polega na tym, że mówi się, że w tym roku Ukraina może 20% z tego wyeksportuje. A jeżeli tak, to w przyszłym roku, znaczy w tym roku rolnicy nie dostaną pieniędzy za to, co wyprodukowali, więc w przyszłym roku nie będą mieli za co zasiewać. Więc ta spirala kryzysu zacznie się nakręcać. Czyli problem, Marcinie, przepraszam, że tak ci wchodzę w słowo, ale tak jak i z tą żywnością w Ukrainie, czas biegnie nieubłaganie niestety i ten nasz czas powoli się kończy. Dlatego muszę tak brutalnie tobie przerwać, ale ten problem rzeczywiście jest ogromny. Marcinie, bardzo ci dziękuję za tę dzisiejszą twoją relację i za wszystkie relacje podczas tej twojej wizyty w Ukrainie. Wracaj bezpiecznie do domu. Relacje Marcina oczywiście przez cały czas. Te wideo i te pisane na stronie głównej Onetu, a my dziś trzymamy kciuki, żeby rzeczywiście w Stambule podpisano porozumienie i żeby ta pszenica, żeby to wszystko, to zboże mogło wypłynąć z portów czarnomorskich, żeby ta sytuacja w końcu się ustabilizowała, żeby to widmo głodu nie krążyło nad światem. Dobrego, spokojnego weekendu Państwu życzę. Za moment Piotr Kędzierski i Onet Rano, a my widzimy się w Onet Rano Raport w poniedziałek o 7.30.